Dzień dobry. Cześć. Dziękuję, że przyszłaś do mojej kawalerki. Nie przesadzajmy, nie musisz z tego powodu dziękować. Kim jesteś? Jakbyś tak miała siebie opisać w paru słowach. A do czego to pytanie? Dlaczego ja mam siebie sama opisywać? Mi to do życia nie jest potrzebne, żeby się sama opisywać. A jakie na przykład rzeczy są piękne na świecie? No na przykład teraz marzy mi się posiadanie konia. Wszyscy na wsi posprzedawali te wszystkie konie i krowy, żeby nie ten, i kupili sobie samochody, a ja sobie kupię konia. No i będę do spożywczaka, który jest tam 5 km najbliższy, na koniu zapieprzać. Przez błota, wiesz, tam rzeki są, różne takie klimaty, włosy rozwiane. Może nie na oklep, może kupię sobie siodło. Chciałabyś swoje życie związać do końca z mężczyzną czy z kobietą? A w ogóle nie planuję związać ani do końca życia z mężczyzną, ani z kobietą. Przede wszystkim planuję związać sama ze sobą. Co uważasz za swój największy sukces? Wiesz co, ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie i ci powiem chyba nie na tę porę mojego życia i dnia. To co jest największą twoją porażką? Widzisz? Tematy, które kompletnie nie są na ten moment. Jestem zbyt szczęśliwa. Sądzisz, że ludzie, których oceniasz, są wrażliwi czy nie? Chcesz dojść do tego, że czasami zadaje im ból? Tak. No i zadaje. A co zrobił ci Andrzej Wajda? A czy musiałby mi ktoś coś zrobić? No bo oceniałaś również wybitnego Polaka Andrzeja Wajdę. No i co z tym? Jak sądzisz, jak czuła się Justyna Steczkowska, o której powiedziałeś, że to dno i pasztet? Już ci powiedziałam, że nie będziemy w tematy takie wnikać, bo to jest przeszłość, o której nie mam ochoty już rozmawiać. Jaki jest twój największy przebój? Jeżeli chcesz mnie rozliczać ze spraw muzycznych, czyli na przykład kto mnie puszcza w radio albo które radia mnie grają, no to dobrze wiesz, że mnie radia nie grają. Media nie interesowały się na początku tym, że tutaj jest nowa dziewczyna, debiutantka, tak, która ma, tak jak powiedziałam, piękne piosenki, tylko interesowało ich właśnie to, co interesuje, czyli te wszystkie skandale. Na czym zarabiasz? Nie twoja sprawa. Koncertujesz? Nie teraz. Od 2 lat nie zagrałam ani jednego koncertu. W jakich ilościach sprzedawane są twoje płyty? Nie interesuje mnie to, ile ich mi się sprzedaje, czy ja mam złoto, platynę, w ogóle to jak ja bym padła w paranoję. Ja nie jestem tym typem człowieka, który, gdybym chciała naprawdę dążyć do tego, to bym podpisywała te kontrakty niewolnicze, dawała dupy, jak co niektórzy, zgadzała się na te układy, które mi proponowali, poszłabym na wszystkie pomysły, cycki bym pokazywała na tych wszystkich CKM-ach, rozdziewiała cipkę, no nie wiem, co tam jeszcze robią, żeby tak, jak, tak? Ja współczuję ludziom, którzy jedyne, co mają w życiu, to albo chodzą od rana do nocy do pracy, zresztą takiej, której nie lubią, to jest najgorsze, a drugie to potem wieczorem wylewają swoje żale na blogu. No to jest najgorsze, co. Tak, ale najgorsze. Nie, no właśnie nie. Ja nie chodziłam od rana do wieczora do pracy. No gdybym ja chodziła. Wylewałaś swoje żale na blogu? Wylewałam swoje żale. Ktoś może ocenić, że to były żale, ktoś inny, że się dzieliłam. Natomiast dzieliłam swoimi przemyśleniami. Moje przemyślenia są takie, a nie inne. Komuś nie pasuje. Na temat Wajdy? Ale słuchaj, co ty z tym Wajdą? Ci nie pasuje. Ale co na temat Marińczuka? A znaczy co, na temat tych ludzi Dąbrowskiej? Nie można. Słyszysz, co mówię? To są osoby bardzo uzdolnione. Słyszysz, czy na temat tych ludzi to się nie można... Może inaczej, powiedz wprost, że robiłaś to dla promocji z własnej osoby. Nie, ja tak uważam. Życie jest tak ciekawe, tak szerokie, rzeczywistość jest tak po prostu przejmująca, że ja bym mogła z tobą rozmawiać o tym, jak ostatnio mój gołąbek, który przyleciał, przepraszam, ale no taka prawda, który przyleciał i został zeżarty przez lisa i przeżywałam to przez tydzień, tak? Zwykły gołąbek pocztowy. To dla mnie jest większym polem do rozmowy niż jakiś tam zastrany show biznes. Świat prawdziwy to jest właśnie ten gołąbek. Jesteś... To jest ten gołąbek, który przyleciał, którego karmiłam, specjalnie biegałam zboże, zrywałam, oddzielałam źdźbła pocztowy, a potem przyszła mi się okazało, że po 3 dniach, że po prostu go lis zjadł, tak? No to jest dla mnie problem. A nie jest to problem jest... dla ciebie to, że obrażasz innych ludzi? Nie. Problem dla mnie życiowym jest to, że ja szukam dobrej tancerki i nie mogę jej znaleźć. Mam wizję tego, jak to ma wyglądać, a nie mogę takiej znaleźć. Show biznes jest płytki. Gdybyś chciał poznać mnie, jako mnie,
Ja jestem znacznie bardziej wartościową osobą niż to, co prezentuje cały show biznes. Ja, będąc w show biznesie, oceniam show biznes i to wszystko jest płytkie. Oczywiście, że jest płytkie, a co ty myślisz, że co? Show biznes ocenia w takich kategoriach, więc ja też jestem oceniana. Ja oceniam. I oceniasz. No i oczywiście, czyli i biorę udział w całym. Poziomu. Oczywiście, i ten poziom, i poziom generalnie show biznesu, w którym ja jestem, jest płytki. Show biznes jest czymś płytkim. To po co ci show biznes? Pewne sprawy człowiek w taki, a nie inny sposób wybrał i taką drogę i się po prostu w tym odnalazł i na dany etap było to fajne, śmieszne, zabawne. Śmieszne, zabawne? Obrażanie ludzi? Ale dlaczego ty ale ja nie tylko obrażam ludzi. No jeżeli dla ciebie pierwsze miejsce na liście MTV przez 4 miesiące, piosenki 7 minut nie jest dużym sukcesem, bez znajomości, bez niczego. A ile płyt wydałaś? Trzeba było się przygotować do wywiadu i wiedzieć. Wychodzisz czy zwrócisz? Nie, no muszę oddać tylko ten. Tak jak kolega powiedział. Czy nie zakończyłem rozmowy? Nie zakończyłam, ja już zakończyłam rozmowę z tobą. Cześć. Cześć. No wyszła, panie, no. Rudzki, oddała ci mikrofon? Wszystko mam. Dobrze, że masz mikrofon.